tvpodkarpacie.pl. W hotelu Sanwic w Sanoku rozpoczęła się pierwsza gala ślubna. Są to pierwsze targi organizowane na terenie miasta Sanok. Dostaliśmy sygnały od wystawców, którzy planowali też organizację targów w Krośnie. Aczkolwiek te targi się nie odbyły, zaryzykowaliśmy, stwierdziliśmy, organizujemy te targi. A to spotkało się z pozytywnym odbiorem wystawców, którzy reprezentowali wszystkie ślubne branże. Oczywiście nie mogło zabraknąć jubilerów, bo przecież trudno wyobrazić sobie ślub bez obrączek. W tym roku nasi klienci wybierają głównie obrączki klasyczne, półokrągłe z wyobleniem w środku. Czyli powrót do prostoty. Natomiast coraz mniej popularne zdaniem wystawców są obrączki z tak zwanego białego złota. Jednak zawsze w centrum wydarzeń nie są obrączki, lecz panna młoda, a w zasadzie to jej kreacja. W tym roku bardzo modne są oczywiście fasony princeski, czyli rozszerzane, bardzo mocne od talii, ale również modne są nadal literki A, delikatne, po prostu rozszerzające się od bioder. Koronki, ciule, organzy, tak cały czas są po prostu modne. Mimo to salony ślubne dysponują bardzo szerokim asortymentem sukien. Niektóre wyglądają bardzo efektownie. W tej kreacji weselnej czuję się bardzo kobieco. Sukienka jest bardzo długa, co sprawia trudności w chodzeniu, aczkolwiek czego się nie robi, żeby pięknie wyglądać. Żeby pięknie wyglądać, potrzebna jest też efektowna fryzura, więc jaką wybrać? Fryzura powinna być dopasowana do typu urody, do struktury włosów, przede wszystkim do sukni ślubnej. Najważniejsze, żeby była klientka zadowolona. A ze swojej fryzury zadowolona jest finalistka konkursu Miss Polonia 2012 Renata Kłodowska. Fryzura jest genialna. Myślę, że taką fryzurę zafundowałabym sobie na własny ślub. Sukienka odbiega od mojego ideału. I nie sposób nie zapytać się o ideał. Mój ideał sukienki to jest bardzo kobiecy, prosty, zwykły krój, ale odkryte plecy, tak bardzo odkryte plecy, kusząco, ale delikatnie. Teraz tylko pozostaje bardzo istotny problem, czyli znaleźć odpowiedniego fotografa. Przy wyborze fotografa muszą zwracać uwagę na, jakby to powiedzieć, na, nie chciałbym użyć tego słowa, ale na profesjonalizm tego fotografa. Czyli po prostu powinni go dokładnie sprawdzić, ewentualnie jeżeli ktoś korzystał z jego usług, takiego fotografa, to powinni zaciągnąć języka, jak to się mówi. I podjąć decyzję, bo pamiątki z wesela są bezcenne, ale wszystko to kosztuje. Obrączki około 1000 zł, suknia od 1500 zwyż, około 200 zł fryzjer, fotograf 2000, a orkiestra 3000. A jeszcze należy znaleźć odpowiednią salę i ją przystroić, nie zapominając również o dekoracji kościoła i opłatach wynikających ze ślubu kościelnego. W tym natłoku wydatków trudno zachować zdrowy rozsądek, ale czego się nie robi, żeby uczcić ten wyjątkowy dzień. tvpodkarpacie.pl